W ten sposób osoby niepełnosprawne już od 21 lat dawały o sobie znać całemu społeczeństwu. Cel był jeden – walka o godność, tolerancję i równe traktowanie. Jak się okazało, w ciągu tych wielu lat ich starania przyniosły pozytywne rezultaty. Na początku, jak szliśmy, pamiętam, z transparentami, że szukamy pracy, że chcemy być tacy sami, każdy się na nas patrzył, ja wiem, jak na takich może dziwaków, co się dzieje, ale tak w następnym roku przyłączała się do nas szpital, wychodzili lekarze, pielęgniarki, później zaczęła wychodzić policja, później zaczęło przychodzić wojsko i tarnobrzeżanie w ogóle, nie tylko tarnobrzeżanie, osoby, które były przyjezdne, dołączały do naszego pochodu. Bardzo duże tłumy dosłownie szły z nami na plac Bartosza, gdzie składaliśmy tam kwiaty, następnie były różnego rodzaju imprezy, a nieraz te imprezy odbywały się też koło naszego tutaj budynku, ewentualnie tutaj w kościółku Chrystusa Króla, także naprawdę dużo tych imprez trwało. Dla mnie i dla moich podopiecznych, dla pracowników Dzień Godności to jest pokazanie, że te osoby również mają ogromny potencjał, że potrafią bardzo wiele, że potrafią również zaistnieć na rynku pracy, że potrafią rozwijać się przez terapię, przez edukację poprawiają, w ogóle jest poprawa jakości życia tych osób niepełnosprawnych. Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła huczne obchody Europejskiego Dnia Godności. Pozostaje jednak pamięć o podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego, domów pomocy społecznej, środowiskowego domu samopomocy, szkoły specjalnej, a także domu dziennego pobytu i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. To oni rokrocznie walczyli o swoją godność, którą otrzymywali od coraz bardziej tolerancyjnych mieszkańców Tarnobrzega. Dzięki tym mieszkańcom tutaj, dzięki pomocy, tym ludziom, którzy nam pomagali, którzy nam naprawiali dach, którzy nam ratowali nas w różnych tutaj sytuacjach, gdzie nam było potrzeba nie tylko wsparcia duchowego, jak na przykład od księży, ale też wsparcia finansowego. I dzięki tym ludziom właśnie my przetrwaliśmy tyle lat. Ten 5 maj właśnie to było takie przypomnienie, że jesteśmy nie obok, a wśród po prostu ludności, że po prostu oni nam podają tą rękę, że są z nami. Nam szach, nam naprawdę było masę ludzi, czyli ci ludzie naprawdę wierzą w nas i chcą być z nami.